To ja bym się jednak dopytać. Otwieramy ten szlaban, wchodzi 4000 ludzi, jadą sobie do Niemiec, czy do Francji, czy do Hiszpanii, tam gdzie są, gdzie im pasuje, nie zostają w Polsce. Wy mówicie, pokazujemy wtedy słabość, nie mamy szczelnych granic, nie kontrolujemy przepływów strategicznych. Natomiast no dobra, potem przyjeżdża jeszcze ileś osób też i tam dopuszczamy. No w końcu co roku do Europy naprawdę tych imigrantów przybywa dużo. W 2015 roku to przybyło ich od cholery w ogóle i wtedy otwieraliśmy granice i kazaliśmy wszystkim krajom przyjmować odpowiednią liczbę imigrantów. Natomiast teraz zamknęliśmy się totalnie przed póki co dość małą grupką i pytanie, czy to wszystko zostało tak przemyślane przez polityków w Unii Europejskiej, że oni tak jak ty uważają, że nie można tego otworzyć, bo wtedy przepływy strategiczne zostaną zaburzone, czy też po prostu gdzieś się sparzyli wcześniej i teraz mówią, dobra, teraz już blokujmy. Są jeszcze praktyczne skutki czego? Chodzi mi o to, czy nie jest tak, że w 2015 roku ci ludzie weszliby po prostu przez otwarty szlaban. Nie, to oprócz tego, o czym Jacek mówi, czyli testowanie odporności państwa. Przez testowanie w taki sposób jesteśmy przygotowani na to. No i już nie mówiąc o tym, że kontrolujemy własną granicę. No w ogóle podstawowa sprawa. Jeszcze praktyczne skutki. Czy wyobrażacie sobie panowie, jakby się w Damaszku i w Bagdadzie rozeszła wieść, że ten kanał został otwarty? Nie? Znaczy, że może jest teraz do Europy dostać się w ten sposób, kupić bilet. Oni często wydają wszystkie oszczędności życia. Ten bilet to jest one-way ticket w ogóle. Nie? W ogóle teraz Łukaszenko ma spory problem. Nie? No to by natychmiast to byłoby 100 lotów z tego Bagdadu. Jakbyśmy raz otworzyli, to byłby strumień ludzi tutaj przechodził i z wszystkimi konsekwencjami tego. Nie wszyscy by wyjeżdżali dalej poza tym, tak od tego, żeby zacząć. W związku z tym to teraz Łukaszenko będzie miał problem, jak my to ich powstrzymamy. Już ma dziki, prawda? Widzieliśmy wczoraj, ludzie odchodzą, odbijają się od tej granicy, mają dosyć tego. Nie wiem, oni się zostali przemoczeni, jest zimno, temperatury spadają do zera, wracają do Mińska, chcą wracać do Iraku. W związku z tym mówiliśmy o tym odwecie, prawda? Co możemy zrobić? To w pewnym sensie nie przepuszczając ich już zrobimy mu poważne problemy i poważne kłopoty. Teraz on będzie musiał się martwić, co z tym całym towarzystwem zrobić. Także moim zdaniem można mieć różne pretensje, jak to zostało rozegrane. Informacyjnie przede wszystkim Jacek ma rację. Nie potrafimy, mimo że jesteśmy bardziej zaawansowani, wydawałoby się technologicznie, cyfrowo, narzucić, przedstawić w ogóle światu swojej narracji. Wszystko, co świat widzi, to jest to obrazki z tamtej strony. No to jest klucz, nie? Nie przypuścić, żeby nie mieć jeszcze większego problemu.